Koronną imprezą sportową długiego majowego weekendu w Szczecinku był rozegrany wczoraj po raz 22 uliczny bieg imienia Winanda Osińskiego, pierwszego olimpijczyka wywodzącego się z ziemi koszalińskiej. Jak to już jest od wielu lat w zwyczaju, bieg główny szczecineckiej imprezy poprzedzają biegi młodzieżowe, w których startuje młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wczorajszą imprezę otworzył burmistrz Szczecinka Marian Tomasz Goliński, który przy okazji nagrodził upominkami startera honorowego zawodów Jacka Wszołę, znanego przed laty znakomitego skoczka wzwyż, byłego rekordzistę świata oraz złotego i srebrnego medalistę Igrzysk Olimpijskich z Montrealu i z Moskwy. Rozmowę z panem Jackiem zaprezentujemy w jednym z naszych najbliższych programów. Tuż po otwarciu do pierwszego biegu wystartowali najmłodsi uczestnicy wczorajszych zawodów. Najpierw dziewczęta, potem chłopcy z roczników 1997 i 1996. Wśród dziewcząt trasę 700-metrowego biegu najszybciej pokonała Maria Szpakowska ze szkoły podstawowej nr 6 ze Szczecinka. Zwyciężczyni biegu dla najmłodszych dziewcząt, przedstaw nam się, jak się nazywasz? Marysia Szpakowska. Chodzisz do jakiej szkoły? Szóstki. Czy jest to twój pierwszy triumf w tak poważnej imprezie? Tak. Czy specjalnie przygotowywałaś się do dzisiejszego biegu? Tak. Pod czyim kierunkiem? Pod mojego tatę. A twój tata jest nauczycielem w szóstce, czyli znanym tutaj w Szczecinku. Zadowolona z sukcesu? Bardzo. No i teraz pewnie czekasz na jakąś nagrodę. No. Wśród chłopców z tych samych roczników plejadę zawodników ze Szczecinka niespodziewanie wyprzedził Patryk Nurkowski ze szkoły podstawowej nr 5 w Słupsku. Przed nami zwycięzca biegu dla najmłodszych chłopców. Przedstaw się naszym telewizom. Jestem Patryk Nurkowski, oła. Bolą cię nogi? Tak. Ale nie jesteś mieszkańcem Szczecinka? Nie. A skąd do nas przyjechałeś? Ze Słupska. Ze Słupska. A jak to się stało właśnie, że tutaj się znalazłeś w tych biegach? No, bo ciągle mama biega, no to zacząłem. A mama biega i mama cię po prostu zdopingowała też do biegania. I liczyłeś na sukces? Tak. Dużo trenujesz? No, 3 razy dziennie. 3 razy dziennie? Czy 3 razy w tygodniu? 3 razy w tygodniu. No właśnie, dobra, gratuluję zwycięstwa i mam nadzieję, że pojawisz się w Szczecinku również w następnych latach. Dziękuję. W kolejnych dwóch biegach, również na dystansie 700 metrów, startowały dziewczęta i chłopcy z klas trzecich i czwartych szkół podstawowych. Po każdym z biegów następowała dekoracja. Szóstki najlepszych, a wśród dekorujących nie zabrakło oczywiście miłego gościa zawodów, Jacka Wszoły. Zawody przez cały czas bacznie obserwował burmistrz Goliński. Stałym gościem biegów ulicznych imienia Winianda Osińskiego jest oczywiście burmistrz miasta Szczecinka, pan Marian Tomasz Goliński. Panie burmistrzu, jak dzisiaj widzi pan te biegi? Tak jak co roku. Cieszy mnie, że są młodzi ludzie, którzy chcą biegać, szczególnie dzieci szczególnie te dzieci, najmłodsze roczniki, dlatego że być może złapią tego bakcyla i to im zostanie. Drugie, cieszymy się gościem, panem Jackiem Wszołą. To jest, myślę, osobistość i osobowość znana w Polsce i każdy, a moja generacja szczególnie to pamięta. Natomiast dla tych młodych ludzi jest to już historia, ale historia ciekawa, pokazująca, że można zdobyć złote medale i na olimpiadach, więc to jest taka zachęta do trudnej pracy, bo sport jest ciężką pracą i trzeba to zawsze docenić. Cieszy mnie to, że obiekty sportowe, które w Szczecinku mamy i te, które będą budowane, one jakby gwarantują ten rozwój sportu i będą wymuszały te zajęcia sportowe, również te, które będą pozalekcyjne i trzeba do tego dopasować, będzie system, może trochę zmienić ten, który obecnie mamy, ale on też nie jest zły, jak przypomnę, że mamy 7 kadrowiczów Polski, juniorów mamy 30 czy 40 kadrowiczów regionalnych, wojewódzkich. To pokazuje się, że ten sport jest, natomiast trzeba zrobić wszystko, żeby on się jeszcze mocniej rozwijał. I myślimy, i tutaj potwierdza to również pan Jacek Wszoła, że obiekty, ludzie i dobry system dofinansowania sportu.
Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że pogoda, która co prawda tak się tutaj zmienia, wisi nam troszeczkę deszcz, do końca jakoś wytrzyma i ten bieg będzie udany jak zawsze. Pan Jacek mówił, że temperatura dla biegaczy powyżej 20 stopni to już jest zabójcza, a myślę, że dzisiaj jest gdzieś około 17-18. Przy takiej pogodzie to będzie akurat dobrze sprzyjała i jestem przekonany, że ta pogoda wytrzyma, a myślę, że wytrzyma również wieczorem, no bo połączenie sportu, kultury, imprezy robi się nam festynowo, a festyn bez pogody przestaje być festynem. W dalszym ciągu biegów młodzieżowych biegano na dystansach 1150 metrów, 1500 i 2000 metrów. Łącznie we wszystkich biegach dzieci i młodzieży wystąpiło grubo ponad 500 biegaczek i biegaczy. Po zakończeniu biegów młodzieżowych, a przed biegiem głównym, rozegrany został tradycyjny od kilku lat bieg dzieci z rodzicami. Udział mogły brać tym razem dzieci z rocznika 1998 i młodsze. Obsada tym razem była bardzo liczna, a najszybciej trasę przebiegł startujący już któryś raz z kolei Mieczysław Hołownia z synem. Po zaciętej walce triumfował Mieczysław Hołownia i syn Piotruś. Piotruś, dla kogo większa radość? Dla taty czy dla syna? Chyba dla obojga jednakowa, bo tym bardziej to już ostatni rok jest, który mogliśmy startować. W zeszłym roku zajęliśmy 5. miejsce, no w tym roku było lepiej, no ale nie było takich znakomitości jak Maniek Góra. Wielokrotnie zresztą zwycięzca tego biegu. No, zgadza się, ale Maniek Góra też już ma za starsze te dzieci, już nie mógł startować. No dobrze, że akurat w tym ostatnim biegu się udało. Udało się, tak. Mi się wydaje, wygraliśmy zdecydowanie. To jest ważne, no ale to dzięki, tak naprawdę to dziecko dyktuje tempo i to właściwie zwycięstwo syna. Specjalnie się przygotowaliście do dzisiejszego startu? Nie, no naprawdę, tylko parę przebieżek takich luźnych, nic poza tym. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Dziękuję. Dzielnie do mety dobrnęła również najmłodsza uczestniczka biegu. Mimo, że zajął pan chyba ostatnie miejsce, ale radość jest ogromna. A ile pociecha ma lat? 15 miesięcy. No i bardzo ładnie, jej troszeczkę nas się tutaj przestraszyła, ale bardzo ładnie maszerowała do końca. A jak ma na imię? Patrycja. No jej, Patrycja już nam to dobrze, już nie przeszkadzamy, dziękujemy i gratulujemy. Wreszcie punktualnie o godzinie 15 blisko 100 biegaczek i biegaczy wyruszyło na trasę 10-kilometrowego biegu głównego. Wśród startujących zauważyliśmy dwóch czarnoskórych biegaczy z Kenii, którzy z miejsca urośli do miana głównych faworytów. Przebieg biegu zdawał się potwierdzać przedstartowe przypuszczenia. Od samego początku w czołówce widzimy dwójkę Kenijczyków oraz Piotra Gładkiego, numer 1, Leszka Zblewskiego, numer 31, Zbigniewa Murawskiego, numer 4 i Jana Zakrzewskiego, numer 2. Na drugim okrążeniu przed grupę wyraźniej wysforował się jeden z biegaczy kenijskich. Był to numer 9, Matthew Kibowen, który systematycznie zwiększał swoją przewagę i niezagrożony minął metę w czasie 29 minut i jednej sekundy. Na końcówce bardzo dobrze pobiegł Leszek Zblewski z klubu Remus Kościerzyna, który skutecznym finiszem osiągnął metę przed drugim z Kenijczyków. Czwarty przybiegł Piotr Gładki z Gdańska. No tutaj jak? Dookoła. Dawaj na pół, dawaj! Dawaj na pół! Z małym ułamkiem Adel Kirubi Kenia! Adel! I kolejny zawodnik w drugim miejscu! Leszek Zblewski, Remus Kościerzyna! Jest numerem 10, Robert Van Dijk!
Pierwsza trójka deklarowana będzie przez burmistrza Marzenickiego. Leszek Zbleski zajął dzisiaj drugie miejsce. Panie Leszku, przedzielił pan tych Kenijczyków. Nie udało się tego pierwszego dogonić. No nie udało się i właśnie o to jestem na siebie zły, bo mówię, szkoda, że nie podjąłem walki po tym pierwszym ataku. Zawahanie, nie wiedziałem, czy wytrzymam do końca w takim tempie, ale no, mogłem podjąć to ryzyko. No. Generalnie przyznaję się, stchórzyłem troszeczkę po czwartym kilometrze. Aha, generalnie był pan przygotowany na walkę do samego końca. No, z tego widać, że no, podjąłem tutaj na stadionie, nie miałem żadnego problemu, żeby się oderwać od tego drugiego Kenijczyka. Także no, byłem przygotowany i właściwie sam nie wiedziałem na ile jestem przygotowany, bo to jest mój pierwszy start na 10 kilometrów. I dlatego no, po prostu zawahałem się w pewnym momencie, tamten uciekł na 50 metrów no, i już było, że tak powiem, za późno. Nie? A ja samemu to raczej nie lubię biegać, także jak już uciekł nam Kenijczyk, to no, po prostu no, bieg się rozstrzygnął niejako tak, o zwycięstwo, jeżeli można powiedzieć. Nie? Krótka ocena trasy i całej imprezy. Bardzo fajna trasa widowiskowa, bo cztery pętle przez stadion przebiegamy, także dla kibiców bardzo widowiskowa. Dla nas też fajnie się biega, jest to dosyć łatwa trasa, bo jest płaska i naprawdę można tutaj robić dobre wyniki. Atmosfera bardzo przyjemna, doping na całej trasie, szczególnie na stadionie. To jest to, o co chodzi w bieganiu, o to chodzi zawodnikom i kibicom, także oby tak dalej tak kontynuować i trzymać. To jest, myślę, że jedna z najlepszych imprez w Polsce, w jakim brałem udział. Dziękuję bardzo, to jeszcze raz gratuluję dzisiejszego sukcesu i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy w Szczecinku. No też mam taką nadzieję, oby zdrowie dopisało. Wśród pań trasę najszybciej pokonała Dorota Ustianowska z Częstochowy o 11 sekund przed zwyciężczynią z ubiegłego roku, Violettą Urygą z Kluczborka. Zwyciężczynią naszego biegu w kategorii kobiet została Dorota Ustianowska. Pani Doroto, jak było na trasie? Bardzo fajna trasa, szybka. No mały podbieg, ale bardzo fajnie. Fajna publiczność. Podobało mi się. W Szczecinku po raz pierwszy? Raz pierwszy. Toczyła pani zaciętą walkę z Violettą Urygą, która wygrała tutaj w zeszłym roku. Jesteśmy koleżankami. Musiałyśmy się trochę ścigać. Czyli nie było ułożone przed biegiem, kto ma wygrać. Absolutnie, absolutnie. Pani była lepsza, pani wygrała. Serdecznie gratuluję. No i mam nadzieję, że spotkamy się w następnych latach. Dziękuję bardzo. Brawo! Pukać takie drobne grzechy, a później coś więcej. To teraz tak na dobry początek wyjechamy. Po dekoracji najlepszych panów i pań odbyło się losowanie nagród spośród wszystkich startujących. Na koniec podam trójki najlepszych w kategorii Open wśród kobiet i mężczyzn oraz zwycięzców poszczególnych biegów w kategoriach młodzieżowych. Open kobiety. Pierwsze miejsce Dorota Ustianowska, Częstochowa, 34 minuty 26 sekund. Druga Violetta Urygą, Kluczbork, 34 minuty 37 sekund. Trzecia Katarzyna Dziwosz, Malbork, 35 minut 36 sekund. Open mężczyźni. Pierwszy Matthew Kiboven, Kenia, 29 minut 1 sekunda. Drugi Leszek Zblewski, Kościerzyna, 29 minut 11 sekund. Trzeci Reuben Kwambaj, Kenia, 29 minut 15 sekund. I zwycięzcy biegów młodzieżowych, 700 metrów dzieci, rocznik, 700 metrów dziewczęta, rocznik 97-96, Maria Szpakowska, szkoła podstawowa nr 6, Szczecinek. 700 metrów chłopców tego samego rocznika, Patryk Nurkowski, szkoła podstawowa nr 5, ze Słupska. 700 metrów dziewcząt, rocznik 95-94, Dorota Pietnoczka, szkoła podstawowa nr 7, Szczecinek. 700 metrów chłopców, rocznik 95-94, Damian Gałkowski, szkoła podstawowa Sławsko. 1150 metrów dziewcząt, rocznik 93-92, Katarzyna Jerzyk, szkoła podstawowa nr 7, Szczecinek. 1150 metrów chłopców, rocznik 93-92, Filip Kotłowski, szkoła podstawowa Czaplinek. 1150 metrów dziewcząt, rocznik 91-90, Roxana Borkowska, gimnazjum Barwice. 1150 metrów chłopców, rocznik 91-92, 90, Rafał Oryszczyn, junior Złocieniec.
1500 metrów dziewcząt, rocznik 1989, Justyna Orelik, zespół szkół nr 1 ze Szczecinka. 1500 metrów chłopców, z tego samego rocznika, Michał Golec, gimnazjum nr 1 Szczecinek. I wreszcie 2000 metrów dziewcząt, rocznik 88-86, Sara Ziarkiewicz, zespół szkół nr 1 ze Szczecinka. I wśród chłopców tego samego rocznika, Karol Makarewicz, liceum ogólnokształcące Biały Bór.